Cześć, z tej strony Maciek. W dzisiejszym odcinku poznacie nową funkcję w Tinkercadzie – wyrównaj. Dzięki niej w łatwy sposób będziemy mogli uporządkować swój projekt oraz wyrównać dwa obiekty względem siebie. Zaczynajmy. Na pewno przy modelowaniu projektów mieliście problem z ustawieniem drugiej bryły dokładnie po środku pierwszej lub równo obok niej. Korzystając z wiedzy, jaką zdobyliśmy w poprzednich odcinkach, próbujemy wyciąć otwór walca dokładnie po środku prostopadłościanu. Na początku musimy wstawić dwie bryły potrzebne do tej operacji, czyli walec i prostopadłościan. Dzięki funkcji wyrównaj nie przejmujemy się, gdzie wstawimy obiekty. Teraz pozostaje nam zaznaczyć oba kształty dowolną metodą. Więcej w odcinku o odgrupowaniu. W prawym górnym rogu, obok opcji Grupuj, pojawi nam się przycisk Wyrównaj. Klikamy go. Możemy też użyć skrótu klawiaturowego L. Pojawi nam się 9 czarnych dużych kropek połączonych liniami tworzących siatkę. Będą one nam pomagać w wyrównywaniu bryły. Bardzo fajną opcją jest podgląd ustawienia obiektów. Wystarczy, że najedziemy na jedną z czarnych kropek, to pojawi nam się pomarańczowy duszek z rozmieszczeniem kształtów po zakończeniu operacji. Chcieliśmy wyciąć walcem dziurę po środku prostopadłościanu. Więc aby to zrobić, klikamy na środkowe kropki znajdujące się na płaszczyźnie roboczej. I oznaczamy obiekty klikając lewym przyciskiem myszy. Zmienimy walec z bryły na otwór, jak to robiliśmy w poprzednim odcinku. Czyli zaznaczamy walec i w menu po prawej stronie wybieramy otwór. Zaznaczamy obydwa obiekty i grupujemy. Opcja wyrównań ma też wiele innych zastosowań. Na przykład możemy wyrównać wysokość obiektów, zaznaczając je i wybierając wyrównaj i klikając na pionowe kropki. Ale także możemy ustawić obiekty w szeregu. Wstawmy wiele różnych obiektów, pozamieniajmy ich wysokości i wielkości. Zaznaczmy wszystkie i użyjmy wyrównania. Dzięki kropkom na płaszczyźnie możemy dowolnie wyrównać obiekty do szeregu. Był to dość krótki odcinek wykorzystujący całą masę wiedzy z poprzednich i wprowadzający jedną z ciekawszych funkcji pomagających ustawić bryły tak jak my chcemy. Wielkie dzięki za wspólny czas, do zobaczenia.